Witam na moim kanale, mam na imię Wita, mieszkam w Turcji i w tej chwili jestem w Stambule. Dzisiaj zabrałam Was do mojego ulubionego parku w Stambule, tutaj akurat w mojej dzielnicy. Kiedyś już o nim wspominałam, no i zaraz troszeczkę go pokażę Wam. Super miejsce. Mam przyjaciela. Idzie tutaj za mną. Aj. Ojeju. Aj. Koty. Koty. Aj. Zobaczcie. A ty przyjdziesz? A ty przyjdziesz? Wow. Kotu tutaj. Kamerę sprawdzasz? Ej. Ej, kisiule. Ej. Dobre, co? Mówiłam, że koty tutaj w tym parku to po prostu takie sympatyczne. No, jak mam teraz sobie pójść? Słuchajcie, zabrałam do tego parku, bo tutaj po prostu ten park jest tak wyjątkowy. Zobaczcie, kotek do mnie przyszedł. No, dzisiaj jest specjalny odcinek. Zabrałam Was dzisiaj tutaj do parku. Moje takie ukochane też miejsce w Stambule, obok, no, w naszej dzielnicy, obok naszego domu. Bardzo lubię tutaj przychodzić, ćwiczyć, biegać, po prostu spacerować. Mam nadzieję, że będzie dobrze mnie słychać, bo bardzo wieje dzisiaj. No i co? Robimy podsumowanie, bo dzisiaj jest 24 stycznia i równo miesiąc jestem na YouTubie. Ojej, dziękuję Wam bardzo, bo tak naprawdę, żeby nie Wy, no może bym tak długo tutaj nie wytrwała. No i się okazuje, że ten miesiąc zleciał po prostu tak. I jestem taka szczęśliwa w ogóle, że rozpoczęłam to, że po prostu tyle razy to odkładałam, bałam się tych spraw technicznych. Myślałam, że nie dam rady, po prostu nie dam rady, no i dałam radę. I coraz więcej osób jest, już jest ponad 10 tysięcy obejrzeń, jest ponad 200 osób tutaj. No i dziękuję, że jesteście, piszecie mi wiadomości. Tutaj pan żyje, że zawsze mam jakieś zakłócenia, no ale dobra, to jest życie, prawda? Nie może być idealnie. Więc dostaję mnóstwo ciepłych wiadomości. Jesteście w ogóle tak sympatyczni, tacy ciepli ludzie, dobrze, w ogóle tyle fajnych rzeczy mi piszecie, komentujecie. Stawiacie paluszki w górę, dziękuję, tyle Was tutaj jest. Ja teraz wyobrażam sobie, jakbym miała tutaj te ponad 200 osób postawić obok mnie, no to już tłum, prawda? I taka gromada, tłum ludzi, dobrych ludzi, w ogóle, którzy dzielą się dobrocią, którzy w ogóle, no ja, nawet brakuje mi słów, jesteście po prostu wspaniali, dziękuję, że jesteście. Jejciu, ja pamiętam, ja tak długo odkładałam robienie tego YouTube'a i wtedy, tego dnia, kiedy zaczęłam, to może też powiem, bo chyba o tym nie mówiłam, bo rok do rozpoczęcia YouTube'a robiłam listę, co bym chciała zrobić w 2019 roku. No i na liście był YouTube. No i rok prawie minął i nic nie zrobiłam. A jak przyjechałam mieszkać do Mersin, otworzyłam ten swój zeszyt, zobaczyłam, że rok się kończy, a mój plan niewykonany. No i co? Wtedy postawiłam kamerę i nagrałam pierwszy filmik. Wiadomo, widzieliście, jak to widział pierwszy filmik, no to śmieszny jest, bo nie umiałam jeszcze ani montować, ani nic. Chodziłam w te i we w te, sprawdzałam, czy kamera w ogóle nagrywa, jak to jest. No i te pierwsze filmy, no wiadomo, człowiek się uczy.
No ale nic, uczę się, mam troszeczkę lepszy sprzęt teraz. No i tak, chciałam dzisiaj po prostu tak troszeczkę o tym opowiedzieć, no i podziękować. Podziękować po prostu wszystkim bardzo, bardzo, że... Ojej, słyszycie jaki wiatr? Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że subskrybujecie mój kanał. Wiem, że wiele osób mnie ogląda i jeszcze nie subskrybuje. Więc no, wciśnijcie ten przycisk, będę jeszcze bardziej szczęśliwsza i będę wiedziała tak naprawdę, ile was tutaj jest. No i co? Dziękuję, dziękuję. No i zabieram was na mały spacer. No a w domu czeka niespodzianka. Mama podjęła się w ogóle wyzwania i zrobiła chałwę. Przepyszna nam wyszła, zrobiłyśmy kilka dni temu i wyszła super, więc zapraszam na spacer, potem na przepis, no i miłego oglądania dzisiejszego filmiku. Pa, pa! No, kocur za mną chodzi, zobaczcie, tutaj są takie fontanny w tym parku. No, niestety, teraz są wyłączone, ale jak są włączone, to bardzo fajny dźwięk od tej wody tutaj jest i latem nie jest gorąco. No, dzisiejszy przyjaciel. Przesympatyczny, jojciu. Ej! Zobaczcie, że jak ktoś przychodzi, to te koty tutaj idą. Ojoju. Ojoju. Fajnie akurat w tym parku mają, bo pokażę wam, mają takie domki, mnóstwo jedzenia. No ale mimo wszystko, jak ktoś przychodzi, no to się odzywają, przychodzą, nikt tutaj nie ucieka. Ojej, zobaczcie jaki ten piękny jest. Ej! Ha, ha. Przytulają się, ojej. Zazdrosne są troszeczkę. Jak się przytula jakiś jeden, to drugie, o, trochę się denerwuje. Kolejny kotek. No, akurat ma daleko do mnie, żeby skoczyć. Ale przepiękny. A tu kolejna miejscówka, zobaczcie, jedzonko ktoś im dał. Zjoki jeden, kot drugi, jejci. Piękne są, nie wiem dlaczego tam wlazły, ale chyba tam cieplej mają. Wiosną, latem tutaj dużo fajniej jest, wiadomo, dużo kwiatów jest wysadzonych, ale mimo wszystko zima, zobaczcie, też jest zieloną. No i co fajnego jest w tym parku, to zobaczcie, on jest w takim głębieniu. Jest taki mur, o, i potem są bloki. I to jest tak naokoło tego parku, są bloki i on jakby w takim dołku jest. I nie jest tu aż tak chłodno, bardzo, bardzo fajne. Tak uformowane drzewka. No i cały rok są zielone. Super. No i tu taka piknikowa strefa. Bardzo dużo ławek. Można przyjść na śniadanie. Tutaj jest taka kafejka, gdzie się można napić kawy tureckiej, herbaty. No, super, super, super miejsce. Tam dalej widać plac dla zabaw, dla dzieci. Bardzo lubię to miejsce. Tutaj mamy pole do piłki nożnej, a tam dwa pola do koszykówki. No i mury są zabezpieczone taką siatką, żeby żaden kamień na głowę nam nie spadł. Super. Też maszyny do ćwiczeń. Co jest fajne w tym parku, że on ma jakieś określone godziny pracy, że jest otwierany o 6, zamykany o 1 w nocy. Jest tam przy wejściu ochrona. Dodatkowo tutaj wszędzie są kamery. No ta ochrona tam, która siedzi sobie tam na górze, to ma podgląd i w każdej chwili jakby ktoś tutaj coś próbował, to zawsze, zawsze jest ochrona, prawda? Można się czuć naprawdę spokojnie. No i dodatkowo jak się ściemnia, to tutaj często przyjeżdżają policjanci na motocyklach i też robią takie sprawdziany, prawda? Przyjeżdżają, sprawdzają i wyjeżdżają. Więc ja lubię tu przychodzić, czuję się tutaj bardzo bezpiecznie. No, super, jest urządzony tutaj plac dla zabaw.
taki domek dla pieska, jejciu, co ja mówię, dla kotka, chyba jakieś dziecko. Ładne to jest, no i zobaczmy, ojej, jakiś tam kotek jest, ale nie bardzo widać, jakiś chory właśnie, o, kolejny, ojej. No, zaprowadzę was teraz, gdzie jest dużo takich domków kocich, właśnie tam, zobaczcie. O, już koty mnie wyczuły, zobaczcie. Po prostu. Zobaczcie, jakich tam dużo jest. Jej, ale ludzie tu są słodcy, po prostu, no zobaczcie, i jedzonko tutaj jest, i zabezpieczyli to folią, żeby cieplutko im było. Zobaczcie, ile tutaj domków. Proszę, jedno, drugie, trzecie, czwarte. Ojej, nawet pudełko, takie pudełko też jest super. No, no te koty mają super. Wow, wow. A tam zobaczcie domek. Raz, dwa, trzy koty w środku. Ej, czy mogę to przybliżyć? Mogę. O! Ej! Wow! Uwielbiam Turków za to, naprawdę. Jeszcze nie koniec, zobaczcie. Kolejny domek. Kolejny domek. I tutaj śpią kocurki. Zobaczcie, słodziaki w ogóle, jak wtuleni. Oj. A tutaj cała rodzinka. Raz, dwa, cztery koty naraz w pudełeczku się grzeją. I tutaj kocurek. Taki trochę zły ten kocurek. Tak się na mnie patrzy. No, ojej, ten biały też słodki. No, to takie królestwo kotów tutaj u nas. No i zobaczcie, kolejne domki. I to się nie kończy, w każdym domku ktoś siedzi. No, to właśnie to chciałam wam pokazać. Ogólnie w Turcji jest problem z czystością, prawda? Ludzie nie za bardzo dbają o śmieci i w ogóle o jakąś segregację. No, ale to już powoli się zmienia i mam nadzieję, że ludzie coraz bardziej się tym zajmą. No bo na przykład w naszym parku to już mamy coś takiego. Brawo! Słuchajcie, wystarczy tego spaceru tutaj. Jest tak wiecznie, mam nadzieję, że będzie mnie słychać. No, uciekam do domu. Pokażę wam przepis, o którym już wspominałam. Do zobaczenia! Podejmujemy wyzwanie, a raczej wyzwanie podejmuje moja mama turecka. Dostałam kiedyś na kanale prośbę o przepis hełwy. No i spróbujemy ją zrobić. Mama nigdy w życiu jej nie robiła. No ale oczywiście, jak zapytałam, to zaczęła szukać przepisów i znalazła jakiś podobno bardzo fajny przepis. No i spróbujemy to zrobić. Do tego będzie nam potrzeba szklanka mąki, szklanka cukru pudru i szklanka tahin. No i zapraszam, zobaczymy, jak to będziemy robić. Pierwsze na gorącą patelnię, taki wok, ląduje szklanka mąki i musimy trochę ją podsmażyć tak na sucho, no żeby zmieniła kolor, ale bardzo trzeba uważać, żeby nie spalić mąki. Mąka zmienia kolor, no ale powinna być jeszcze troszeczkę ciemniejsza. Teraz ta mąka jest troszeczkę tak usmażona, zmieniła troszeczkę kolor. No i teraz odstawiamy, żeby wystygła, no i zabieramy się do kolejnej części przepisu. Ląduje na patelni tahin, czyli pasta sezamowa. No i będziemy troszeczkę ją podgrzewać. Do niej dołącza szklanka cukru pudru. No i razem musimy to wymieszać. Będziemy delikatnie podgrzewać, żeby cukier nam się roztopił. Teraz mama doda mąkę. Ona już przestygła. No i to razem będzie mieszała. Ogień jest już wyłączony. Nie będzie tego podgrzewała na razie. No a w tle sąsiadka robi pranie i akurat maszyna odwirowuje. Nie wiem, czy to słyszycie. No ale w tureckich domach ściany jakieś są takie cieniutkie, że normalnie wiele rzeczy można usłyszeć, co tam sąsiedzi robią. Dałyśmy pastę sezamowej, bo wyszło troszeczkę za sucho. Zobaczcie, jaka fajna hełwa, normalnie.
Nie wierzę, ma taką fajną konsystencję, już mam ochotę ją spróbować, no ale nic, za chwilę idzie do foremki, no i musi ostygnąć i chwilę pobyć w lodówce, żeby stwardniała i można byłoby ją kroić. Mama zrobiła taką wersję prostą, ale jeszcze tak naprawdę można tam dodać różne rzeczy, na przykład można dodać kakao, żeby ta helwa była bardziej czekoladowa, albo można dodać orzeszków, no, żeby ją jakoś przyprawić, ale słuchajcie, ona i tak bez niczego jest po prostu tak pyszna, czuć sezam, jest delikatnie słodka, nie aż tak słodka, pycha, polecam. Mama wysmarowała formę tahinem, czyli pastą sezamową, żeby później nam łatwo ona wyszła. No i teraz przekłada do foremki, no i zaczekamy, jak wystygnie. Będziemy próbować. No i zobaczcie. Jest chałwa. Zaraz będę ją próbowała. Wcześniej już zjadłam kawałeczek. Słuchajcie, ona ma 2 dni i jest po prostu przepyszna. Spróbujcie zrobić w domu, bo przepis sprawdzony. Specjalnie mama zrobiła wcześniej, żeby zobaczyć, czy na pewno będzie smaczny. No i się udało. Pycha. Tak kończę mój dzisiejszy vlog. Życzę miłego oglądania i do zobaczenia w jutrzejszym filmiku. Pa, pa!